Hej, cześć, witam was w GTA 5, drugi odcinek. I bardzo was przepraszam za ten nudny komentarz w prologu. Postaram się troszeczkę bardziej usprawnić ten komentarz. Ale generalnie widzę, że odcinek się podobał. Tam kilka łapek w dół było, ale to nie wiedzieć z jakiej przyczyny. Chyba za ten komentarz. Dlatego chcę utrzymać ten poziom komentarza w troszeczkę lepszym tempie i barwie głosu, by jednak poprawić to, bo to GTA 5, no wiecie, styl gangsterski, a my tutaj troszeczkę żeśmy pokazali nudę. Teraz jesteśmy tym Franklinem, o ile się nie mylę, a jak się pomyliłem, to proszę mnie poprawić, bo jestem naprawdę zielony w GTA 5. O, do wyboru do koloru, no to biały, dla czarnoskórego pasuje biały, oczywiście, dobra, wsiadamy. Dałem mu najgorszy pojazd. No to jazda. A tak śledzimy Lamara. Już mi obił pojazd, kurde. Nie będzie idealnie. Nie będzie idealnej jazdy. No kurwa, no. Jebane piraty. Uhu. Jedziemy. Po zabawę. Tylko w Liberty City. Tak w ogóle chciałem was zapytać, bo już dostałem jeden komentarz odnośnie GTA Online. No, jeżeli byłoby fajnie zorganizować kilkuosobową ekipę takiej wspólnej zabawy, to naprawdę liczę na sromotną zabawę. Taką, że normalnie wylejemy tyle wiader łez. Jeb. Już robiliśmy pojazd do nie wiadomo jakiego stanu. Wyłamaliśmy. O Jezu, jak mi przykro. Aha, nas trochę policja goni, nie? Ale kto by się tym przejmował? No, kurde. Czekaj, zaciągamy ręczny. Holender. Teraz chyba źle zajechałem w ogóle. Da się w ogóle te barierki rozjechać? Pewnie, że się da. Ej, bo mi Lamar ucieknie. Kurde, trochę kiepsko. Okej, już go doganiamy. Ale dziwnie się jeździ w tym GTA 5, to muszę przyznać. Nie jestem pewnie przyzwyczajony do tej jazdy. Woohoo! Cisnąć. Wow! Żeśmy pojechali po bandzie. Trzeba się wyszaleć, kurczę. Jak prawdziwi czarni gangsterzy po prostu muszą rozwalać wszystko na drodze, co tylko napotykają. Po prostu. O Jezu. A w ogóle nas policja nie goni. Aż mnie to dziwi. No, co to był? Busik? Co on tutaj wjechał? Żeśmy chyba źle w ogóle pojechali. Jak ja jestem dobry. Chociaż... nie, inaczej. Dobrze. Dobrze już jechałem. Ta moja jazda jest naprawdę na genialnym poziomie. Normalnie nie jeden taksówkarz by mi pozazdrościł takiej jazdy. Teraz pewnie tutaj mamy jechać, nie? Nie, ta moja jazda jest przekozak. Wow. A nie, dobrze jedziemy, nie? A jego samochodzik jest czysty, a mój? Mój trochę pobijany. A wpier... dzielić ci. O, dobrze mi powiedział.
Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. O kurde, teraz trzeba spieprzać od Clean. Tak, my to zrobimy. Kurde. A tak zrobimy i uciekamy. Nie inaczej. A to może w drugą stronę. Tiry mnie tu zatrzymują. Takie trochę wybredne, nie? Najpierw gliny, teraz tiry. Teraz w tiry dostanę. Jak się odpada tutaj nitro? Chcę szybciej uciec. I ja nie mogę. Bo muszę się wielu rzeczy nauczyć w GTA, jeżeli mam naprawdę być gangsterem na tym, na cacy, a nie takim jeb. Dobra, myślę, że uciekniemy. Zrobiliśmy 360 drafta. Drifta, kurde. Już mi się z FIFA to wszystko pieprzy. Dobra. Gliną uciekliśmy. A tak coś aktywowaliśmy. Czy to było spowolnienie czasu? Ulul. A teraz władze będą mnie szukać. Nie wiadomo jeszcze przez jakiś czas, ale skampiliśmy się w takim miejscu, gdzie mnie w życiu nie znajdą. Nie jest... Ja jestem pewny, że oni się nie połapią, gdzie ja jestem. Nie ma kuźwa bata. No szukajcie mnie, szukajcie. Pff. Żeśmy się tam, że skampili. A jeszcze lepiej będzie, jak naprawimy ten pojazd. Wyszaleliśmy się na tym bardzo białym samochodzie, na którym dalej nie wiem, jak się nitro odpala. A teraz przydałoby się trochę ostrożniej jeździć. No i w ogóle chciałem z wami jeszcze porozmawiać odnośnie GTA 5, bo niektórzy pewnie już są tak ograni w tej grze, że ja bym musiał całe życie dorabiać te kilka lat zaległości. Bo nie, w którym to roku wyszło na PC, to w 15? Chyba coś koło tego. Ja naprawdę nie mam za chiny pojęcia, jak się gra dobrze w GTA 5. Mówię, że dobrze. Ogólnie kojarzę GTA z San Andreasa i nie tylko. No ale stałem się zielony, dopóki nie zacząłem w tą FIFA grać. To tak dużo, że zzieleniałem do takich gier typu GTA. O, proszę bardzo, mamy salon samochodowy Simona. Dobra, widzę, że tutaj rasizm zniósł się na wyżyny kłótni, konfliktów. N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure okay. You're man enough? Dostaliśmy achievementa. Przepraszam. Pod tytułem witamy w Los Santos. O, czyli teraz wsiadamy do nowej bryczki. No, i teraz grzecznie jedziemy do domu. O, czyli dostaliśmy wyjątkowy pojazd. Serio? iFruit? Who you trying to impress? Aha, aplikacja pozwalająca tresować psa z GTA 5.
modyfikacje aut. Dobra, umiejętności Franklina. Zdolność specjalna. Co stoi na najwyższym poziomie? Prowadzenie. No nie byłbym taki pewny. Dobra. Teraz będziemy trochę jeździć w stylu realistycznym. Wiem, teraz powiecie, że gram jak Rock. No ale rozumiecie, jak chcę szanować to, co teraz dostałem, bo tamto to była z misji. Tu trzeba było, tam było się wyszaleć, a tutaj tak trochę chcę wziąć... Przepraszam. No idź gruba się. Przepraszam, że obraziłem, ale no... Z drogi mi nie umie zejść, a przeszkadzać mi jeszcze bardziej lubi. Dobra. Zajedziemy do domu w bezpiecznym stanie. Walić czerwone światła. Bo już do tego stopnia nie będę aż tak konkretny. Tylko po prostu chcę zajeżdżać zawsze do celu na odpowiedni czas. Bez wydurnień. No i myślę, żeby zabawa była przednia w GTA. Oj. Troszeczkę zarysowałem prawe drzwi samochodu. Ale myślę, że tego aż tak widać nie będzie. Dobra. Okej, jesteśmy już na swojej dzielni. Teraz tak. Mamy w ogóle garaż? Pewnie tak. Tylko tak. Teraz chcę zaparkować. Czyli trzeba będzie na wstecznym to zrobić. Konkretnie. O, dobra, parkujemy. Jazda. Okej. No i okej. Żebym nie wdupnął. No to wysiadamy. Zaparkowaliśmy to jakoś? Czekaj, drzwi się w ogóle zamkną? Może jeszcze tak trochę zaparkujemy, nie? Jak już wsiedliśmy. O! Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Grubo. Y'all telling me? Over here, we living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. Hertyfy. A, tak wygląda nasz pokój. Pokój typowego czarnoskórego Amerykanina. Wiecie, chcę starać się nie być rasistą. Bo rasizm w dzisiejszych czasach jest potwornie zły. Dlatego ograniczę się. No śmierdzi trochę od niego. Nie był się parę dni. O, 250 dolców. Tak, zapisujemy jak najbardziej. O, pierwsza misja ukończona. Franklin i Lamar. No, czyli się nie pomyliłem, to jest Franklin. ja sobie zobaczę, ile mam minut nagrania. Więc takie małe ZW. Okej, okay, no wyszło mi mniej więcej 15 minut, dlatego chciałbym się już pożegnać. Dziękuję za obejrzenie. Może jeszcze się tu przebierzemy. Jest idealnie, już nic więcej nie muszę zmieniać. Dlatego w takim stylu amerykańskim typowym na Karla Johnsona żegnamy się. Dajcie znać w komentarzach, czy trochę lepiej już komentowałem, bo wydaje mi się, że już ten komentarz był żywszy. Ale będę się starał z odcinka na odcinek GTA, żeby już nabrać tego klimatu gangsty, marihuany, no i Boba Marleya, jak już coś mogę czasem puścić w tle, jeżeli ma być do klimatu, no to trzymajcie się, na razie. Okej, myślałem, że coś zrobię, tu w pokoju nie mogę użyć umiejętności, to za wstyd. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.